Dla małych dziewczynek i małych chłopców Kasia Stankiewicz i Warius Manks. Właśnie nasi goście są w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasia Stankiewicz i Robert Janson. To połączenie wyjątkowych osobowości i talentów, które elektryzowało polską scenę muzyczną już ponad 20 lat temu. No ale jak się okazuje, elektryzuje nadal. Po 15 latach Kasia Stankiewicz wróciła do korzeni, można tak powiedzieć. A na naszej antenie co piątek swoim głosem przypomina, że wtedy, właśnie w piątek, zakwita miłość. No a na wiosnę został wydany wasz wspólny album End. Co sprawiło, że zdecydowaliście się na powrót do tego muzycznego związku? Czy tego się domagała publiczność? Nienawiść, na pewno. Nienawiść? Do czego? <gry> nie, nie, żartuję. Nie wiem, czy publiczność się domaga czegokolwiek. Nawet się chyba na tym nie zastanawialiśmy. Po prostu po tych 16 latach, bo to było 16, w 2000 roku było rozstanie, a w 16, tak na dobrą sprawę, w styczniu, Sylwester dał początek tej nowej ery, więc jesteśmy już dwa i pół roku z sobą. Grupa i Kasia, i myślę, że dobrze nam się współpracuje i ten album jest chyba tego najlepszym dowodem, który się ukazało. No, przy okazji Waszych koncertów i wywiadów pojawia się często określenie powrót. Czy uważacie, że jest ono adekwatne w stosunku do tego, co ostatnio razem stworzyliście? Ja myślę, że chyba ludzie potrzebują jakichś takich e, e, nazywania pewnych rzeczy, że mm -hmm. powroty, rozstania, spotkali się, rozstali się. Myślę, że to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co my razem stworzyliśmy. Znaczenie ma to, co razem robimy. Znaczenie ma to, że gramy koncerty, na które przychodzą setki tysiące ludzi, a, którzy są z, tak samo podekscytowani, zemocjonowani, jak my, powrotem do lat 90. w muzyce i, i, i chyba, chyba to ma znaczenie. Myślę, że ja osobiście nie jakby wiem to, że, że, że to wszystko jest pierwsze życie spłynne i że pewne rzeczy zaczynają się i się kończą. I co się będzie działo dalej? Czy... czy tak Coś się naprawdę... działo przez ostatnie 20 lat, to nie do końca mieliśmy na to wpływ. Mm -hmm. Tak no. naprawdę nie ma, nie ma możliwości wrócić do tego samego miejsca, w którym się kiedyś było, prawda? No, oczywiście. I dzięki, że nie zadałaś pytania o, o wejście do tej samej rzeki. Bo... Aha, bo to się porozumiem, że często pojawia. To jest tak, A czy mogę was w takim razie poprosić o rozszyfrowanie tytułu waszego najnowszego albumu, End? Bo to tak się kojarzy jednocześnie niektórym z końcem, ale zaznaczmy, że tam jest literka jednak T. Tak, to jest literka T na końcu i, i rzeczywiście ktoś to szybko usłyszy, End. E, trudno mówić End e, lub end. Hmm. Natomiast e, 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 dokładnie w 1998 roku wydaliśmy album End, Koniec Niewinności e, i tam było zbliżenie do końca, no aczkolwiek myślę, że ten koniec... E, e, to nie do końca był planowany i, i to bardziej chodziło rzeczywiście o jakiś tam koniec niewinności. Fajnie to wyszło w tym 98 roku, a teraz w 20 lat później, 20 lat później dokładnie, wydaliśmy album End, a z tą literką ta na końcu wiąże się taka sprawa, że jest to drzewiec z jednej powieści Tolkiena, Władca Pierścieni i i ten drzewiec chroni lasy przed człowiekiem głównie. Więc jak gdyby taki powrót też do rzeczywistości, która ma miejsce. Kasiu, czy na najnowszym krążku pojawiły się piosenki do tekstów Twojego autorstwa? No i właśnie tak jak tu już wcześniej Robert wspominał, jest sporo odniesień do przyrody, natury, lasu, no i do miłości. Co sprawiło, że zajęłaś się słowem? Pisanym. Tak naprawdę, skąd czerpiesz inspirację do pisania? Czy to są polscy poeci, czy to jest faktycznie tylko ta natura? Hmm. Ja piszę od 20 ponad lat. W zasadzie, kiedy dołączyłam do Warius Mangs w 90, jeszcze piąty rok to był to zostałam niemal rzucona na głęboką wodę, no bo oprócz tego, no, ko tej kolosalnej całej rzeczy, którą trzeba było unieść, też dostałam za zadanie napisanie tekstów. E, no i o ile wtedy to było karkołomne i byłam przerażona, to po 20 latach e, przechodząc przez różne projekty, różne płyty, pisząc w, w, w dwóch językach, e, m, poczułam, że to jest coś, co bardzo lubię i, i dorosłam do tego pisania i pisanie Enta sprawiało mi ogromną radość już z pełnym warsztatem, prawda? Też, tak. <grym> Siłą rzeczy. To, to, to była dla mnie wielka przyjemność, dlatego że end i to, co za nim się kryje, ta cała ideologia była niezwykle inspirująca. I to był dla mnie dobry czas też napisanie tych tekstów. Pierwszy raz tak się w moim całym artystycznym życiu zdarzyło, że napisałam te, miałam gotowe teksty jeszcze na miesiąc przed wejściem do studia i jestem z nich bardzo dumna. I to są, to są rzeczy, które gdy napisałam, czułam, że chcę już je pokazać światu i... No i siłą rzeczy, gdyby poza, poza tym, co zawiera w sobie sama inspiracja, no to też y, y, starałam się tam zawrzeć. Znaczy nie musiałam się starać, to się dzieje naturalnie. Jakieś osobiste przeżycia i przemyślenia, dlatego że wtedy one mogą być dużo bardziej emocjonalne i dużo bardziej poruszać słuchacza. Ale często uciekasz do lasu? Nie, rzadko, Aha. tylko na okazję tego projektu. Dobrze, to Robercie, w takim razie, skoro już poruszyliśmy temat tekstu, to poruszmy temat muzyki. Bo fascynujący jest szeroki wachlarz gatunków muzycznych, w jakich się poruszasz. Jeszcze dwa lata temu powstał hymn na 1050-lecie Chrztu Polski, Tyś jest mój syn. To było spore przedsięwzięcie. A teraz album utrzymany w zupełnie innym stylu. No i tworzenie jakiej muzyki jest trudniejsze dla ciebie, albo tworzenie mm, jakiej sprawia ci większą przyjemność. Myślę, że tworzenie każdej muzyki jest satysfakcjonujące. W zależności od, od sytuacji, od czasu jej powstania. Po prostu ktoś proponuje mi jakiś projekt. Zastanawiam się nad nim, pochylam się i mhm. tworzę. Nie zastanawiam się, czy on się dalej mhm. będzie podobał, czy też nie. Natomiast w wypadku tworzenia piosenek na album, no to już nikt mi tego nie może zaproponować. Sam zespół podejmuje taką decyzję, zespół kilku osób, składający się z kilku osób i, i wszyscy wiemy, do czego dążymy. E, tak na dobrą sprawę tworzenie takiego albumu e, piosenkowego jest e, i trudne i łatwe. Trudne dlatego, że żyjemy w czasach takich, a nie innych, bo nagraliśmy trochę album niepokorny. Niepokorny, czyli artystyczny i, i nie idący z duchem czasu, bo omijający. Plastik dzisiejszych czasów muzyczny. Natomiast y, jesteśmy bardzo z tego albumu zadowoleni. Mm. ryzyko się opłaciło z tego co słyszę. Tak, i, i zachęcamy. Zachęcamy do przesłuchania go, bo, bo uważam, że jest tego warty, bo uważam, że w tym XXI wieku jest też, jest, jest też miejsce na, mm, na takie wartościowe walory, zarówno tekstowe, jak i muzyczne i warto czasami się pochylić nad płytą, a nie tylko do niej tupać, czy też po prostu wychodząc nudzić bezmyślnie o, o, o kochaniu, czy też nie. Także sądzę, że to jest taka zachęta, nie sarkazm. No cóż, jeśli kogokolwiek zachęciłem, to, to zapraszam do sklepów muzycznych i niech ten ktoś się przekona, czy ten Jansson tutaj mówiący ma, ma rację. Ale czy macie informację zwrotną, jeżeli chodzi o odbiorców waszej muzyki? Czy to wygląda tak, że osoby, które słuchały Warius Max 20 lat temu, teraz powracają e, do waszego albumu najnowszego? Czy to jest też tak, że, że macie sporo nowych odbiorców? Bo słuchanie muzyki na przestrzeni tych ostatnich lat bardzo się zmieniło. Z tego co się ostatnio okazuje, to rzadko kto słucha na przykład całego albumu. Mm. Bardzo ciężko trafić do, do, do takiego odbiorcy, do takiego słuchacza. Myślę, że słuchacz tego zespołu m, zaczyna się w bardzo młodym wieku. E, zaczyna się, co widać po koncertach, w wieku 5-6 lat, nawet raz byli rodzice z dużo jeszcze młodszym dzieckiem, i kończy się na. No, b, b, b. 50 plus, bym powiedziała. E, czyli mm, można by powiedzieć, że, że gramy dla każdego, ale tak nie jest. Przede wszystkim są to y, jest to szeroka paleta wiekowa, ale są to ludzie przede wszystkim wrażliwi, tacy, którzy poszukują i są otwarci na muzykę. E, I są to ludzie, którzy rzeczywiście w bardzo dużym stopniu byli tymi fanami zespołu w wieku 14, 15 lat, dzisiaj już są dorosłymi ludźmi, którzy nadal przy tym zespole jakby stoją, no, ale też przyszli na. Nowi ludzie, e, młodzi ludzie, którzy dowiadują się o, o e, nawet tacy, którzy jeszcze którzy są młodsi od Orła cienia, też przychodzą na te, na te koncerty sami z siebie, zachwyceni ostatnim albumem. Poza tym też my mamy łączność z, z, z ludźmi poprzez social media i, e, no i tam bardzo mm, znaczy ja, ja uwielbiam ten, ten kontakt, bo on mi bezpośrednio daje możliwość e, e, weryfikowania e, i, i uzyskania informacji, czy to, co zrobiliśmy, ma sens i czy to. Czy to to, co zrobiliśmy, się podoba. No i w przypadku Enta jest tak, że ta płyta się bardzo podoba i, i fani, y, ci, którzy byli wtedy i teraz są jakby zachwyceni samym faktem, właśnie tego, że myśmy nie poszli na łatwiznę, że poszliśmy za, że nagraćby album artystyczny y, i że nagraśmy album, album mądry, y, bo jakby żyjemy w czasach, w których wydaje się, że, czy wręcz jestem przekonana, trzeba edukować y, i trzeba. Y, Czasami posłuchać czegoś albo coś przeczytać, bo to jednak też jest nam mimo wszystko nadal potrzebne. I powiedzmy sobie szczerze, że brakuje tej ambitnej polskiej muzyki tak. teraz. Oj, bardzo. Jest, jest, jest spory problem. Nie wiem, czy Wy też to zaobserwowaliście. Tak, zaobserwowaliśmy i na szczęście dociera to do naszych odbiorców, bo. Nie, nie wiem, my, my tak na tą sprawę rozmawialiśmy wielokrotnie z Kasią, bo też nam zadają to pytanie dziennikarze muzyczni. My już tak na tą sprawę nie musimy nic nie udowadniać, bo... Fantastycznie, że sobie taką płytę nagraliśmy. gdyż w 90. tych latach no, osiągnęliśmy gigantyczny sukces na scenie w polskiej scenie muzycznej. I to nie z narcy, to są fakty, i o, o, to można, o tym można powiedzieć mówią same za siebie. Dokładnie tak, więc jak gdyby nie ma, nie ma co powracać do przeszłości, ale jak gdyby ta teraźniejszość rzuca cieniem w przeszłość gdyż mm, dzięki tej przeszłości właśnie nie musimy iść z pędem czasu, nie, nie szukamy na siłę nowego fana, jeśli on się przetrafi, bo będzie chciał przystanąć przy tym albumie i wzruszyć się przy nim, bo to jest romantyczna płyta. Nie ukrywam, że większość kompozycji jest krucha, romantyczna, wrażliwa, bo w dziesięciu kompozycjach zawarliśmy kwartet smyczkowy, w, w gro utworach pogrywa fortepian, jest mnóstwo wysublimowanych instrumentów, gitary są raczej schowane, nie ma Szaleństw na instrumentach perkusyjnych. Staraliśmy, zrobić my, staraliśmy się zrobić płytę taką, aby przygotowana ona była na tego wrażliwego słuchacza. Mam nadzieję, że on z czasem, taki wrażliwy słuchacz, nie rzuca się na płytę, bo to nie jest. Tak, bo to nie jest przaśny utwór, który po prostu powoduje, że człowiek od razu gdzieś tam biegnie i, i, i chce bezgranicznie słuchać tego w koło I macieju. Natomiast myślę, że. Widzimy, jak płyta cały czas ma swoje, że tak powiem, branie i to nas cieszy, bo ona nie upadła, nie umarła i cały czas będziemy chyba zaskakiwać z tej płyty, czego dowodem jest pierwszy singiel, który był mocno, że tak powiem, z naszej strony przemyślany, a jednak na wiosnę wydaliśmy kruchą kompozycję z fortepianem i kwartetem smyczkowym. Gdzie wszyscy wiosną zarzucają rozgłośnie radiowe, im szybciej, tym lepiej. Mm -hmm. Więc być poszliśmy <noise> zupełnie w innym kierunku i to jest chyba e, bardziej odwaga niż głupota, bo my przemyśleliśmy dokładnie ten ruch i chcieliśmy pokazać ludziom e, taki artyzm, który jeszcze jest, może który jest na wymarciu, ale on wciąż jest. To, to dlaczego według Was warto uciekać do muzyki, do świata baśni i poezji? Zwłaszcza w XXI wieku. Bo to jest mm, jedno z niewielu, jeden z niewielu rodzajów e E, wytchnienia i pokarmu dla duszy. E, i ja osobiście nie wyobrażam sobie życia bez, bez muzyki, bez książki, e, bez sztuki e, szeroko pojętej. E, dlatego, że bardzo często e, jako osoba, która też tworzy, mam, mam głód obserwowania i głód czytania. Zdarza mi się iść do galerii i tylko po to, żeby popatrzeć w, przez kilka minut na jakiś obraz e, lub też nie galerii handlowej, lub też, e, lub też e, spędzić. Zatracić się tak kompletnie w czytaniu, że, że zapominam o świecie, o świecie zewnętrznym. I jakby to są takie, takie rzeczy, które powodują, że po, po odłożeniu tej książki, czy po wyjściu z tej galerii, czy po przesłuchaniu wartościowej płyty czuję, że, że, że wypełniłam dobrze ten czas. I że on na tyle mnie nakarmił, że jestem w stanie jakby przetworzyć to przez siebie i stworzyć coś, coś odrębnego, ale to już tak zupełnie na marginesie. No to, to jest no, poza tym, właśnie też zahaczyliśmy o wątek czasów, w którym żyjemy. Rzeczywiście jest tak, że bardzo ciężko y, skupić się w obecnych czasach na, na przeczytaniu dłuższego tekstu niż ten, który jest zawarty pod zdjęciem instagramowym. Mm -hmm. y ludzie porozumiewają się za pomocą akceptacji, poprzez lajki. Y głównie tak. Dalej. tak mm -hmm. i, i, I jakby ten zapis, forma tekstu bardzo się, bardzo się skróciła, bardzo zubożała. Ludzie młodzi nie używają polskich znaków, y, na przykład. Y, już nie mówiąc o interpunkcji, posługują się za pomocą jakichś skrótów i ten język, no, zawsze było tak, że, że język ewoluuje, wiemy o tym, no ale myślę sobie, że my jako artyści mamy tutaj też pewną rolę do spełnienia. Musimy mówić o tym, powinniśmy nagrywać rzeczy, które, przy których człowiek współczesny mógłby się na chwilę zatrzymać, bo, bo tylko w ten sposób, no, myślę, że jakby no, tylko sztuka przetrwa, co po nas zostanie, nawet, nawet tęcza na placu Zbawiciela, w jakimś momencie zginie. Sztuka po nas zostanie tylko i wyłącznie, dlatego takie ważne jest, żebyśmy to mówili i przedstawiali jakby sztukę w dobry sposób też młodym ludziom. Bo to ma tak naprawdę wymiar społeczny. Przepraszam? Tworzenie, to ma wymiar społeczny, tworzenie. Si siłą rzeczy Ast tak. Mhm. Dobrze, to w takim razie co usłyszymy dzisiaj na waszym koncercie? Stare Stare przeboje. Jare. Lubiane piosenki, a tego jest sporo, więc możemy powiedzieć, że naprawdę e, dużo znanych e, linii melodycznych, dużo znanych tekstów. E, na pewno wśród nowych utworów e, będzie właśnie Mgła nad Warszawą. E, na pewno drugi singiel, który już powoli wkracza do, do stacji radiowych, a u Was był już grany bardzo często, czyli kot bez ogona. E, i, e, I cóż, i, 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 i to chyba wszystko z takich. E, Najnowszych wiadomości. No będzie chyba jedna też niespodzianka, bo utwór, który od Dawien dawna nie był grywany przez nas, zaczął być grany w tym sezonie. Z... On się pojawił ten utwór w filmach Mody Wilki, więc, więc w tej chwili nam towarzyszy na scenie. Nie mówię tu oczywiście o utworze instrumentalnym Elf skradnie Wasze serca, tylko wolne o, o piosence, tak, wolne ptaki. Dziś graliśmy. <kluw> No i... I, I te wolne Ptaki nie graliśmy wcześniej na, na, na żadnym z koncertów, więc po, pogrywamy właśnie od tego sezonu. I myślę, że to jest taka fajna zabawa z publicznością. Bardziej akustycznie zagrany utwór. No, przypomnijmy dziś koncert o godzinie? To właśnie, o, której o godzinie, godzinie? 20:30. Serdecznie mm. wszystkich zapraszamy, jeżeli mają taką możliwość, a naszymi gośćmi dziś wyjątkowo w niedzielę była Kasia Stankiewicz i Robert Jansson. Czyli tak naprawdę stary nowy zespół Warius Max. Świeżotki i tak, jędrniutki. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy, zapraszamy dzisiaj na nasz bardzo. koncert. Do zobaczenia.